Wyobraźnia, drodzy Państwo, jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz. Dzisiaj właśnie o pomysłach, o rozwoju gminy Ciężkowice porozmawiam z burmistrzem, panem Zbigniewem Jurkiewiczem. Witam pana bardzo serdecznie. Witam również. Dzień dobry. Panie burmistrzu, bardzo ważnym elementem, istotnym wręcz, jest, aby ten rozwój był przystosowany zarówno do tych młodszych, jak i do tych starszych. Proszę powiedzieć, czy to trudne zadanie? Myślę, że nie jest aż tak trudne, gdyż mamy pomysły na realizację zadań, na które oczekują osoby starsze, jak również te, które będziemy kierować dla osób młodszych. Kierowaliśmy i kierować będziemy. A koncentrując się na tych zadaniach skierowanych dla młodszych, to co by pan na początku naszej rozmowy wymienił? Dla młodszych oczywiście to są obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne. Teraz ostatnio w modzie są te siłownie terenowe. One są i dla młodszych, i też dla starszych, ale to są te elementy, na które młodzież zwraca szczególną uwagę. Młodzież zwraca również szczególną uwagę na te elementy infrastruktury sportowej, które pomagają im w rozwijaniu swoich sportowych pasji. Hale sportowe, budynki sportowe. Tak jest. Właśnie to te elementy, hale sportowe, boiska piłkarskie, boiska ze sztuczną nawierzchnią. To są te oczekiwane przez dzieci i młodzież obiekty, na których chcą prowadzić zajęcia, ćwiczyć w okresie letnim i zimowym. Bardzo ważną inwestycją jest hala sportowa w Bruśniku. Tak, prawie 8 lat temu tą budowę tej hali dokończyliśmy. Musieliśmy zmienić część projektu, gdyż poprzedni projekt nie przewidywał wielu rzeczy, w tym również podjazdu dla osób niepełnosprawnych. I po korekcie tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie i dokończyliśmy budowę tej hali. Wartość tej inwestycji to 2 800 000 zł. O sporcie jeszcze w naszej rozmowie będzie. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej sprzyja zarówno podniesieniu walorów estetycznych, jak również wpływa na poprawę aktywizacji społeczności lokalnej. Proszę powiedzieć zatem, jak wyglądała modernizacja, jeśli chodzi o rynek w Ciężkowicach? Tak, rynek w Ciężkowicach jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków i wymagał specyficznej dokumentacji, opracowania właśnie przez specjalistów i tutaj wykonywany zakres prac również był pod kontrolą konserwatora zabytków. Oczywiście sam budynek ratusza poddany został gruntownej renowacji, gruntownemu kapitalnemu remontowi i do tego jeszcze płyta rynku i przyległe do rynku ulice. To zadanie zostało wykonane w całości pod nadzorem, tak jak powiedziałem, konserwatora zabytków i służb, które nad tym czuwają. I dzisiaj widzimy po 3-4 latach, że zadanie zostało wykonane naprawdę na wysokim poziomie, wysokiej jakości. Nie mamy problemu właśnie z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w ratuszu i tam możemy odbywać wiele imprez kulturalnych, wystaw. I temu służy sam ratusz. Natomiast płyta rynku i ulice, zwłaszcza ulica wokół rynku, zostały poddane rewitalizacji i przebudowie, gdyż wypadały bardzo często w asfalcie dziury. Podbudowa została wymieniona i dzisiaj rynek naprawdę jest wizytówką naszej gminy. Rozmawialiśmy o potrzebie zagospodarowania i o zagospodarowaniu centrum Ciężkowic. Proszę powiedzieć, jak wygląda to zagospodarowanie centrów wsi w innych miejscowościach, które tworzą gminę Ciężkowice? Również w innych miejscowościach staraliśmy się ze środków zewnętrznych realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. W tym ostatnim okresie było troszkę gorzej ze środkami, gdyż zniknął taki program odnowy centrum wsi, więc sięgaliśmy po takie środki, w ramach których mogliśmy coś zrealizować. I tutaj wybudowaliśmy kilka obiektów sportowych właśnie, niekoniecznie ze środków unijnych, ale były to również środki Ministerstwa Sportu czy Urzędu Marszałkowskiego. I takich obiektów na terenie gminy budowaliśmy 10. Mamy 8, przepraszam, 8 obiektów ze sztuczną nawierzchnią, które są utrzymywane przez gminę i korzystają
wszyscy za darmo, nie ma tam żadnej odpłatności. Panie burmistrzu, chciałabym również zamienić kilka zdań, koncentrując naszą uwagę na modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ta infrastruktura jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ daje szansę, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, rozwoju dla tych sportowców, dla tych, którzy się dopiero uczą, dla tych, dla których sport jest ważny. Ale nie tylko dla tych młodszych, bo również te obiekty sportowe stają się tak naprawdę nieraz taką pierwszą stycznością ze sportem, zarówno dla tych młodszych, dla starszych, ale również dla seniorów. Jak Pan patrzył przez te 4 lata na infrastrukturę sportową? No, jestem działaczem sportowym, więc dla mnie jest to bardzo rzecz ważna, bo wiem, że kultura fizyczna i sport to jest właśnie to, co sprzyja rozwojowi fizycznemu, ale też i podnosi wartość człowieka. Rywalizacja sportowa kształtuje charakter i dzieci od najmłodszych lat powinny właśnie być zaangażowane w sport. I na terenie gminy mamy kilka obiektów w postaci hal sportowych i one są wykorzystywane w okresie zwłaszcza zimowym. Jest, tak jak powiedziałem, już kilka obiektów ze sztuczną nawierzchnią, które służą przez okres od wczesnej wiosny do późnej jesieni wszystkim użytkownikom. Widzę, że korzystają z tych obiektów nie tylko młodzi, ale również osoby starsze, seniorzy, którzy rozgrywają mecze towarzyskie i co tydzień mają swoje zajęcia treningowe. Budowa nowych boisk, ale również przebudowa starych boisk. Mamy jeszcze w planie w najbliższym czasie realizację 3 takich obiektów. 2 w Jastrzębiu numer 1 i w Jastrzębiu numer 2 przy szkole oraz modernizacja boiska przy szkole w Bruśniku. To są zadania na najbliższy czas. Na budowę boiska przy szkole w Jastrzębiu numer 1 jest już złożony wniosek w Ministerstwie Sportu. Czekamy na rozstrzygnięcie. Oby było tylko pozytywne. Przystąpimy do realizacji. No i również nie możemy zapomnieć o programach Orlik, które również na terenie gminy Ciężkowice były realizowane. Program Orlik zafunkcjonował u nas tylko w jednym przypadku, to jest boisko w Zborowicach. Z tego programu Orlik 2012 wybudowaliśmy właśnie taki kompleks sportowy. Pozostałe boiska były wsparte innymi środkami zewnętrznymi, nie w ramach programu Orlika. Panie burmistrzu, doskonale wiemy, że podstawowymi działalnościami człowieka jest zabawa, nauka i praca. Powszechnie ta zabawa uważana jest za coś tak oczywistego, że często o tym zapominamy. A tak naprawdę wokół tej zabawy koncentrują się ci najmłodsi mieszkańcy, czyli przedszkolaki, przedszkola. Proszę powiedzieć, jak patrzy Pan na ten temat, na tych najmłodszych mieszkańców, na modernizację oddziałów przedszkolnych, na przedszkola w gminie Ciężkowice? Jest to bardzo ważna rzecz, aby dzieci już właśnie przedszkolne miały odpowiednie warunki do pobytu i do zabawy w tych miejscach właśnie dla nich przeznaczonych. W tym roku przeprowadziliśmy w Ciężkowicach przedszkolaków z budynku zabytkowego, budynku, w którym przedszkole funkcjonowało już kilkadziesiąt lat, do szkoły podstawowej, gdzie adaptowaliśmy pomieszczenia właśnie na potrzeby przedszkola. Znacznie poprawiły się warunki, powstał plac zabaw i warunki dla dzieci dzisiaj są naprawdę na bardzo dobrym poziomie. W ten sam sposób chcemy zorganizować przedszkole w Jastrzębiej, w szkole numer 1. Również na przełomie roku złożymy wniosek o dofinansowanie takiego zadania. Zaadoptujemy, przygotujemy pomieszczenia w szkole, bo po likwidacji szkoły gimnazjalnej są takie możliwości i przeniesiemy przedszkole z budynku obecnego przedszkola do szkoły podstawowej numer 1. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice to również bardzo ważny, istotny element. No i tutaj nie możemy zapomnieć o programie Mądry Start. No tak, tutaj w ramach tego programu to nie tylko samo działanie to takie techniczne, ale również
dokształcanie i nauczycieli, wychowawców, opiekunów i dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków. Właśnie w ramach tego projektu takie zadania są realizowane. Mhm. Nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o promocję, jeżeli chodzi o rozwój, jest turystyka, panie burmistrzu, na którą gmina Ciężkowice jest, kolokwialnie rzecz ujmując, skazana. No tak, my to widzimy przez cały sezon, zwłaszcza letni, kiedy przez Ciężkowice przewija się bardzo dużo turystów. Statystyki mówią, że jest to około 72 tysiące, jest to duża ilość. Są dni, zwłaszcza weekendowe, gdzie bardzo trudno jest zaparkować w okolicach skamieniałego miasta, jak również sam rynek jest odwiedzany przez turystów. Atrakcją ostatnio są właśnie dwa takie obiekty. Jeden to jest pomnik Paderewskiego na płycie rynku, a drugim jest również mural Paderewskiego na ścianie frontowej szkoły średniej. No i również nie tylko Ciężkowice, bo i Bruśnik ma piękną wieżę widokową. No tak, jak już wychodzimy poza Ciężkowice, to oczywiście trzeba powiedzieć o Bruśniku, trzeba powiedzieć o Grociarni w Jastrzębie. To są też te obiekty, gdzie wielu turystów dociera i korzysta właśnie z tych pięknych widoków. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, że wieża widokowa w Bruśniku cieszy się takim dużym powodzeniem. Ochotnicze straże pożarne często w tych małych miejscowościach, w małych gminach to największy społeczny kapitał. Proszę zatem powiedzieć, jak pan jako burmistrz patrzy na tych ludzi, którzy na miejscu wypadku są nieraz wcześniej, tuż przed pogotowiem i policją. To bardzo ważne zadanie, aby również tym grupom społecznym, tym organizacjom pomagać. Powiem tak, że dla mnie strażacy to jest takie moje wojsko. Ja wiem, czego oni oczekują, staram się realizować ich oczekiwania, ale też wiem o tym, że mnie nigdy nie zawiodą. Jesteśmy narażeni na różne kataklizmy. Rzeka Biała sprawia nam duże kłopoty wtedy, kiedy jest duży opad wody i strażacy są nieodzowni właśnie w takich sytuacjach, ale nie tylko podczas burzy, ulew czy deszczów, jak również wichury, jak również inne czynniki, które wpływają na wypadki, a strażacy są pierwsi przy udzielaniu pomocy. To jest ta grupa, na którą bardzo liczę i z którą, myślę, współpracujemy dobrze i będziemy dalej dobrze współpracować. Panie burmistrzu, i stąd ta mobilizacja, aby tak często sięgać po środki, jeżeli chodzi o program Małopolskie Remizy? No między innymi tak. To są środki pomocowe województwa małopolskiego na modernizację, remonty budynków remiz strażackich i nam już udało się przez te ostatnie lata wyremontować wszystkie remizy. Dzisiaj wracamy do tych, które były kiedyś w pierwszej kolejności i taką gruntowną modernizację przeprowadzimy w 2019 roku w jednostce w Jastrzębiej. Tutaj są już pewne uzgodnienia poczynione, jaki to będzie zakres prac. W każdym razie będzie to duża inwestycja, może nie inwestycja, bo to będzie już w istniejącym obiekcie, ale duży zakres prac do wykonania. Panie burmistrzu, termomodernizacja to temat modny, ale i drogi. Proszę powiedzieć, jak wygląda zwiększenie efektywności energetycznej w gminie Ciężkowice? A takim prostym językiem, proszę powiedzieć, jak wygląda i czy Ciężkowice stawiają na oszczędność w tym zakresie? Z jednej strony to jest oszczędność energii, ale z drugiej strony to jest też ochrona powietrza. Bo jeśli przeprowadzimy termomodernizację obiektu i docieplimy go, to na pewno zużyjemy mniej energii i koszty będą mniejsze, ale tym samym będzie czystsze powietrze, bo spalimy mniej nośników energii. I teraz to jest jedno zadanie poprzez docieplenie budynków, a drugim zadaniem, które jesteśmy już w czasie realizacji, to jest wymiana starych pieców na piece gazowe lub nowej generacji. I takich pieców wymieniliśmy już w 100 gospodarstwach. Także jest to program rozwijający się i będziemy go dalej kontynuować. Prowadzimy zapisy na kolejną edycję do złożenia projektu o dofinansowanie tych działań.
termomodernizacja wielu budynków użyteczności publicznej, bo i szkoły, ośrodki zdrowia, czyli stawiamy na ekologię, stawiamy na to, co dobre dla środowiska. Tak, stawiamy, ale też to, co też Pani zaznaczyła, jest to też oszczędność. Na pewno zmodernizowaliśmy pod tym względem i przedszkola, i remizy strażackie, i szkoły. Wymieniliśmy również piece starej generacji na nowe, między innymi w szkole podstawowej numer 2 w Jastrzębiej, w szkole podstawowej w Pławnej. Tam zostały zamontowane nowe piece kondensacyjne i oszczędności widać. Panie burmistrzu, jeżeli mówimy o ekologii, o rozsądnym korzystaniu z tych zasobów naturalnych, to nie możemy również zapomnieć o przydomowych oczyszczalniach ścieków w gminie Ciężkowice. No tak, to są właśnie te takie zblokowane nasze działania w kierunku ochrony środowiska i wybudowaliśmy już ponad 400 przydomowych oczyszczalni ścieków, a dzisiaj rozstrzygamy przetarg na budowę kolejnych 142. Jeszcze w tym roku zostaną one wybudowane. Oprócz tego spółka Dorzecze Białej, w naszym, realizująca zadania w naszym imieniu, wybudowała ostatnio prawie 50 km sieci wodociągowej i 14 km sieci kanalizacyjnej. To jest właśnie to nasze działanie w kierunku poprawy warunków życia z jednej strony, ale też poprawy warunków środowiskowych. Panie burmistrzu, rozwój jest to temat ważny, ale bezpieczeństwo powinno być najważniejsze. Zatem proszę powiedzieć, jak wygląda infrastruktura drogowa? Jak wygląda rozwój w tym zakresie? Tutaj myślę, że mamy się czym pochwalić. W ciągu ostatnich lat wybudowaliśmy ponad 54 km dróg za kwotę ponad 13 milionów złotych. Tutaj mogę powiedzieć, że bez wsparcia zewnętrznego, rządowego i Urzędu Marszałkowskiego byłoby to bardzo trudne. Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie od wojewody małopolskiego na zadania realizowane w ramach usuwania skutków zjawisk atmosferycznych. Natomiast z Urzędu Marszałkowskiego środki pozyskujemy na budowę dróg dojazdowych do gospodarstw w ramach programu ochrony obszarów wiejskich. Czyli kompleksowa budowa dróg, bo również powstają chodniki. Powstają również chodniki, ale jestem też świadom, bo mam bardzo dobrą orientację w tej sprawie, gdzie potrzeb jest bardzo dużo. Jeszcze oczekiwania mieszkańców są bardzo duże. Oczekują mieszkańcy, żeby dzisiaj po wybudowaniu, można powiedzieć, tych głównych dróg w centrach miejscowości, były również budowane drogi i utwardzane dojazdowe do już domów odległych od centrów miejscowości. Panie burmistrzu, ta poprzeczka inwestycyjna ustawiona bardzo wysoko. A jak Pan widzi gminę Ciężkowice za kilka lat, za 5 lat? Nowe plany, pomysły, inwestycje? Ja myślę, że będą to już i gmina, i same Ciężkowice bardzo zmienione na plus. Mamy już w tej chwili zakontraktowanych, można by było powiedzieć, bo są umowy podpisane, są przydzielone środki na realizację kilku zadań, które na pewno zmienią sytuację Ciężkowic, zarówno taką zewnętrzną, jak i też i ekonomiczną. Rozmawialiśmy o wielu inwestycjach, o Pana marzeniach, o planach, aspiracjach, można powiedzieć. A ten ostatni okres to jaki był dla Pana? Trudny, ciężki, był wyzwaniem? Jeszcze powiem tyle, na to pytanie odpowiadając, że te nasze, moje marzenia i nie tylko moje, bo to wspólnie wypracowywaliśmy plany i opracowywaliśmy strategię rozwoju, musimy sięgnąć do roku 2012. To wtedy pojawił się pomysł zagospodarowania wód mineralnych na terenie Ciężkowic i od tamtego czasu pracujemy bardzo ciężko w temacie przedstawienia tego projektu i uzyskania środków i finałem dopiero jest ten rok. Czyli prawie 6 lat pracowaliśmy nad tym projektem, który dzisiaj jest w okresie finalnym. Tak jak powiedziałem, otrzymaliśmy wsparcie finansowe ponad 35 milionów dotacji i całość zadania to około 50 milionów.
a obejmuje to budowę parku zdrojowego, budowę ścieżki w koronach drzew oraz Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Wraz ze ścieżką nietoperza, to jest właśnie taki łącznik między Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej a ścieżką w koronach drzew. Tak jak powiedziałem, to są te najważniejsze zadania, ale również już wchodzimy w etap realizacji bardzo ważnych zadań, czyli budowa parkingów w Ciężkowicach, które muszą być wtedy, kiedy będziemy mieć właśnie już te inwestycje, o których wcześniej powiedziałem. Będzie najazd turystów, ta ilość ma się zwiększyć prawie trzykrotnie, czyli spodziewamy się, że w roku 2021-2 po zakończeniu tych inwestycji do Ciężkowic będzie przyjeżdżało ponad 200 tysięcy turystów. Dla nich musimy przygotować bazę, no, z jednej strony, żeby mieli gdzie się zatrzymać, z drugiej strony, żeby mieli gdzie przenocować, jak również usługi gastronomiczne i inne, z których będą chcieli turyści skorzystać. Panie burmistrzu, wsłuchując się w pana wypowiedź, nasuwa się myśl, że to w zespole tkwi siła. Tak, to na pewno tak jest, gdyż w 2015 roku za sugestią marszałka Sorysa stworzyliśmy taki mały subregion, w skład którego weszły 5 gmin i zespół parków krajobrazowych. Stworzyliśmy mocną grupę i wykonaliśmy naprawdę dobre zadanie. Każdy z nas, każdy z wójtów, burmistrzów na swoim terenie ma do realizacji określone inwestycje. O naszych powiedziałem, to jest efekt bardzo ciężkiej pracy przez ostatnie lata i myślę, że owocem będzie rok 2021, gdzie zakończymy realizację wszystkich tych inwestycji i będziemy się mieli czym pochwalić nie tylko na skalę województwa, ale na pewno całego kraju. Ale oprócz tych właśnie wymienionych już inwestycji, które będą skupione na terenie Ciężkowic, będziemy realizować jeszcze inne. Są projekty zagospodarowania i są już w ocenie w miejscowości Kąśna Górna. Jest taki sam projekt, jest zagospodarowania w Bruśniku. Także będziemy realizować oprócz tych właśnie dużych inwestycji, wspartych już środkami europejskimi, również inne, na które oczekują mieszkańcy. Panie burmistrzu, z całego serca właśnie tych realizacji, tych pomysłów, planów życzę i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również za rozmowę i zwracam się do mieszkańców naszej gminy o wsparcie przy realizacji tych zadań.